Witam w prezentacji na temat dzielenia ułamków. Zanim dokładnie wyjaśnię, jak to działa, pokażę Wam po prostu, jak dzieli się ułamki. Zobaczycie, że to niewiele trudniejsze niż mnożenie ułamków. Podzielmy zatem 1/2 przez 1/2. Każde dzielenie przez ułamek, a właściwie w ogóle każde dzielenie przez coś, jest równoważne mnożeniu przez odwrotność tego czegoś. A więc 1/2 podzielić przez 1/2 równa się 1/2 razy 2/1. Odwróciliśmy po prostu, czyli wpisaliśmy odwrotność tej 1/2. Umiemy już mnożyć ułamki, więc policzymy, że 1/2 razy 2/1 równa się 2/2, czyli 1. Bo każda liczba podzielona przez siebie daje w wyniku 1. 1/2 podzielić przez 1/2 też równa się 1, tak samo jak 5 podzielić przez 5. Więc to nic nowego. Robimy to cały czas. Popatrzcie na przykład, ile to jest 2 podzielić przez 2. To 1, ale przecież to jest to samo, co 2 razy odwrotność 2, czyli 1/2, to też równa się 1. Pokażę jeszcze kilka przykładów, żeby udowodnić, że dzielenie ułamków to nic nowego, to po prostu mnożenie przez odwrotność. Policzmy, ile to jest 12 podzielić przez 4. Znacie odpowiedź, ale chcę pokazać, że to jest dokładnie to samo, co 12 razy 1/4. 12/1 razy 1/4 równa się 12/4, a to równa się 3. Ułamek to po prostu inny sposób zapisywania dzielenia dwóch liczb. Chcę podkreślić, że to, co tu robimy, nie jest niczym nowym. Dzielenie przez jakąś liczbę jest równoznaczne mnożeniu przez odwrotność tej liczby. Przypomnę, co to jest odwrotność. Jeśli mam liczbę A, to jej odwrotność, inf, to skrót odwrotność, równa się 1 przez A. Odwrotność 2/3 równa się 3/2, a odwrotność 5, bo 5 to inaczej 5/1, odwrotność 5 to 1/5. Odbijamy ułamek względem kreski, zamieniając licznik z mianownikiem. Wróćmy do przykładów dzielenia ułamków. Ile to jest 2/3 podzielić przez 5/6? Wiemy już, że to jest to samo, co 2/3 razy 6/5. A to się równa 12/15. Możemy jeszcze podzielić licznik i mianownik przez 3, otrzymamy 4/5. A ile to jest 7/8 podzielić przez 1/4? To jest to samo, co 7/8 razy 4/1. Po prostu odwróciłem ten ułamek. Dzielenie przez 1/4 to mnożenie przez 4/1 i tyle. Możemy uprościć sobie obliczenia. 8 podzielić przez 4 równa się 2, 4 podzielić przez 4 równa się 1, więc wynik wynosi 7/2. Możemy też zapisać wynik jako liczbę mieszaną, bo to jest ułamek niewłaściwy, w którym licznik jest większy niż mianownik, więc 7 przez 2 to 3 i reszta 1, więc mamy 3 1/2. Ja wolę tę postać, bo łatwiej ją przekształcać. Zróbmy jeszcze kilka przykładów przez najbliższe 5 minut. Ile to jest -2/3 podzielić przez 5/2? To się równa -2/3 razy ile? Razy odwrotność 5/2, czyli 2/5. To się równa -4/15. Ile to jest 3/2 podzielić przez 1/6? Tyle, ile 3/2 razy 6/1, czyli
Podzieliłem szóstkę i dwójkę przez dwa. To się równa 9. Myślę, że już to rozumiecie. Ale zróbmy jeszcze dwa. Zawsze możecie zatrzymać prezentację i obejrzeć ją od początku. Ile to jest minus 5 siódmych podzielić przez 10 trzecich? Tyle samo, ile minus 5 siódmych razy 3 dziesiąte. Po prostu mnożymy przez odwrotność. Wciąż robię to samo. Minus 5 razy 3 to minus 15. 7 razy 10 to 70. Możemy podzielić licznik i mianownik przez 5 i otrzymamy minus 3 czternaste. Mogliśmy uprościć już wcześniej. Dzielimy przez 5 i otrzymujemy 3 czternaste jak poprzednio. Jeszcze jeden albo dwa przykłady. Ale myślę, że już to umiecie. Niech będzie 1 druga podzielić przez minus 3. Niespodzianka! Jak podzielić ułamek przez liczbę całkowitą? Wiemy, że każdą liczbę całkowitą można zapisać jako ułamek. To jest to samo, co 1 druga podzielić przez minus 3 pierwsze. A dzielenie jest równoznaczne z mnożeniem przez odwrotność. Odwrotność minus 3 pierwszych to minus 1 trzecia, czyli wychodzi minus 1 szósta. A przeciwnie? Co zrobić, żeby podzielić minus 3 przez 1 drugą? Dokładnie to samo. Minus 3 to jest to samo, co minus 3 pierwsze podzielić przez 1 drugą, a to jest to samo, co minus 3 pierwsze razy 2 pierwsze, czyli minus 6 pierwszych, a więc minus 6. A teraz spróbuję wyjaśnić, dlaczego tak się to robi. Powiedzmy, że mamy podzielić 2 przez 1 trzecią. Wiemy, że to jest to samo, co 2 pierwsze razy 3 pierwsze, czyli 6. Co łączy te liczby? Popatrzcie. Załóżmy, że mam dwie pizze. Mam takie dwie pizze. To jest ta dwójka. Chcę podzielić je na trzecie części. Spróbuję podzielić każdą pizzę na trzy równe części. To wygląda jak znaczek Mercedesa. Dzielę każdą pizzę na trzy równe części. Ile jest tych części? Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Mamy sześć części. Zastanówcie się nad tym przez chwilę, ale chyba już rozumiecie te zależności. Jeszcze jeden przykład, żeby potrenować mózg. Minus 7 drugich podzielić przez 4 dziewiąte. Niech będzie minus. To jest to samo, co minus 7 drugich razy minus 9 czwartych. Zgadza się? Mnożę przez odwrotność minus 4 dziewiątych. Minus 7 razy minus 9 równa się plus 63, a 2 razy 4 równa się 8. Mam nadzieję, że wiecie już, jak dzieli się ułamki. Możecie dalej ćwiczyć sami. Dobrej zabawy.